Zabrzeński Ogród Botaniczny, mimo iż nie jest duży pod względem powierzchni, może pochwalić się wieloma gatunkami roślin i drzew, co czyni go unikatowym w skali regionu. Nic więc dziwnego, że obiekt współpracuje m.in. z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego poprzez organizowanie praktyk dla studentów czy zajęć dydaktycznych. Teraz zakres tej współpracy jeszcze się poszerzy. Studenci Wydziału Biologii będą mogli realizować tematy prac licencjackich bądź też magisterskich na terenie ogrodu botanicznego. Ponadto udostępniamy już tak w pełni, powiedzmy, florę bogatą naszego ogrodu, również tą, która jest na zewnątrz, jak również tą szklarniową, do zajęć terenowych. Wszystko dzięki umowie, jaką podpisała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik z rektorem elektem Uniwersytetu Śląskiego Andrzejem Kowalczykiem, która sformalizowała współpracę pomiędzy botanikiem a uniwersytetem. Nie każde miasto może pochwalić się ogrodem botanicznym, dlatego nie tylko kochamy nasz ogród botaniczny, ale umiejętnie wykorzystujemy. Wykorzystujemy w procesie edukacyjnym, dydaktycznym, w procesie naukowym, ale też mamy świadomość, że to wyjątkowe miejsce promocyjne dla Zabrza. Myślę, że ta współpraca, którą dziś zacieśniliśmy, będzie przynosiła wymierne efekty. Jest to pierwsza umowa o współpracy, taka szersza, o szerszej współpracy z miastem Zabrze, z miastem bardzo dynamicznie rozwijającym się, bardzo znaczącym w regionie i w ogóle na mapie Polski, miastem rozpoznawalnym z wielu inicjatyw, bardzo oryginalnych, jak chociażby kopalnia Luiza, kopalnia Guido, prawda? No i tu ogród botaniczny, osobliwość niezwykła w naszym regionie, w naszej aglomeracji, bardzo zurbanizowanej. Dzięki porozumieniu współpraca pomiędzy Zabrzańskim Ogrodem Botanicznym a Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska nabierze tempa i wzmocni działalność naukową obu podmiotów. Edukacja ekologiczna i prowadzenie badań naukowych to takie główne aspekty, które dotyczą działalności ogrodów botanicznych i które wynikają w głównej mierze z obowiązków, jakie na ogrody botaniczne, na jednostki tego typu nakłada ustawa o ochronie przyrody. Zatem bardzo się cieszymy, że będziemy mogli w pełni realizować zamierzenia. Bardzo chętnie skorzystamy z tego, co ogród botaniczny posiada w skali tej wielkiej różnorodności na bardzo małym obszarze. To jest niepowtarzalna wyspa środowiskowa, którą bardzo chętnie zbadamy pod wieloma względami, to zarówno pod względem genetycznym czy molekularnym, ale również takim florystycznym i myślę, że faunistycznym. Może też przyjrzymy się bakteriom, bo w tym również się specjalizujemy. Nie bez znaczenia jest także wymiana doświadczeń i wzajemna nauka. W planach jest również projekt dydaktyczno-naukowy. Pozwoliłby nam zacieśnić bardziej tą współpracę, a przede wszystkim, żebyśmy mogli z tego osiągnąć cel, który będzie w efekcie mógł później już przynosić nam profity w postaci raz, że publikacji naukowych, a dwa, że tych doświadczeń, które można wykorzystać w ogrodzie botanicznym, żeby jeszcze ulepszyć jego funkcjonowanie. Walory Zabrzańskiego Ogrodu Botanicznego będzie można podziwiać m.in. już w najbliższy weekend, kiedy to odbędzie się 10. Festiwal Kwiatów. Będzie skocznie w wykonaniu zespołu Beltain, będzie oczywiście orkiestra Henryka Mandrysza. Będzie Teatr Ognia, który był dwa razy i właśnie cieszył się bardzo dużym wzięciem. Natomiast nowością będzie jeszcze szersza oferta dla dzieci, dla młodzieży, ale też jakby rodzinnie. Będą warsztaty budowania robotów, będziemy robić prąd z soków owocowych. Te i wiele innych atrakcji czekać będzie podczas 10. Festiwalu Kwiatów, który odbędzie się w Miejskim Ogrodzie Botanicznym już w najbliższy weekend 25 i 26 czerwca. Wstęp wolny.